Dzień dobry, nazywam się Marta Małka, mój kolega Waldemar Nieścior. Jesteśmy członkami amatorskiej Tomaszowskiej Grupy Biegowej. Dwa tygodnie temu na wspólnym biegu postanowiliśmy wymyśleć jakąś inicjatywę w Tomaszowie i tak oto z pomysłu czterech znajomych powstał bieg mikołajkowy. Frekwencja, jak widać, znakomita, pogoda nie odstrasza. Nasze oczekiwania troszeczkę nas przerosły nas. Frekwencja, spodziewaliśmy się około 50 osób, jak widać jest nas chyba znacznie, znacznie więcej. Ale park jest mały, myślę, że sobie poradzimy, bo te dwa tygodnie udowodniły nam, że sprawy organizacyjne chyba mamy dosyć na wysokim poziomie. Ten bieg służy po to, żebyśmy wypromowali bieg jako najprostszą i najbardziej dostępną formę aktywności fizycznej, że jest to dostępne dla wszystkich. Stwierdziliśmy, że będzie to również dobra okazja, żeby przypomnieć o problemach naszych mniejszych przyjaciół, psów. Dlatego stwierdziliśmy, że jako wpisowe będziemy prosić o przyniesienie paczki karmy dla zwierząt i będzie przekazane to do przytuliska w Tomaszowie Lubelskim. Biegaliśmy jako Tomaszowska Grupa Biegowa i podczas biegu tak nam się uroiło za przeproszeniem, że coś takiego, żeby stworzyć, i dzieje się w tym momencie. Także przepraszamy bardzo, bo zaczynamy. Musimy biec. Słuchajcie, to nie są żadne zawody, nie ma pucharów, nie ma medali. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ dwa tygodnie temu kilka członków z Tomaszowskiej Grupy Biegowej pomyślało sobie, fajnie by było, żeby coraz więcej ludzi nas było, nie mało. Dlatego promujemy tutaj Tomaszowską Grupę Biegową. Kto chce, niech się do nas dołącza. Są informacje na forum tomaszowskim, na Facebooku. Jesteśmy amatorską grupą. To nie są jacyś, nie wiadomo co. Jeździmy też na jakieś zawody, to wszystko zabawa. Więc tak się narodził pomysł biegu. Potem stwierdziliśmy, że można troszeczkę więcej. Szczególne podziękowania kieruję do pani Beaty Kuczyńskiej, ponieważ przygotowała dla nas niespodziankę. Oprócz biegu będziemy mogli tutaj się nauczyć kilku kroków zumby. Hey!
Zaczniemy sobie biec. Tutaj, zaraz za naszymi plecami. Pobiegamy sobie to ile chce. Dzieciaki, które tam nie czują się na siłach czy coś, harcerze nam pomogą, będą biegać sobie środkową alejką. A my co? Słuchajcie, wszyscy na alejkę, rozpoczynamy bieg. Mikołaj już jest jako lider, proszę się ustawiać za Mikołajem. Rozpoczynamy, nie ma na co czekać, pogoda jest kiepska. Rozgrzewka była, karma przekazana. Jest moc! Jest moc, więc teraz trzeba pobiegać. That's the spirit. Kamera, kamera, to trzeba biegnąć. No i Brawo. To już jest, będzie zaraz piąte okrążenie. Ja ze względu na swoje zdrowie troszkę wolniej biegnę i nie biegnę, nie będę biegła piąty raz, tylko drugi. Pada trochę deszcz, ale nam to nie przeszkadza, ponieważ no, chodzi o to, żeby pomagać i ruszać się. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się ruszać. Zapraszamy wszystkich, ale no nie wiem, teraz będzie ostatnie okrążenie, ale jeżeli już nie w tym roku, to na następny rok. Ho, ho! Wspaniała impreza, wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce, środek miasta. Park, piękna alejka, można sobie w niedzielę pobiegać w czasie wolnym. Wspaniały szczytny cel, zbieramy na karmę dla piesków, aby mogły przetrwać zimę, a tu z tyłu słychać ich zatem. Tenno się podniosło, o to chodzi, żeby uprawiać sport, żeby się ruszać, od małego do dużego. Jestem szczęśliwa, zadowolona, przebiegam 5 km w szczytnym celu, bardzo się cieszę. Można do nas dołączyć w ten sposób, że stworzyliśmy drugą stronę internetową, nazywa się
Można poprosić o zaakceptowanie i wtedy dzielimy, że tak powiem, zadania, tak? Mamy na celu... Aktualnie dzisiaj udało nam się przywieźć dwie sunie, które znajdowały się w klasie kennelowej. Aktualnie chodzą z dwiema dziewczynkami. Te sunie są do adopcji. Sunie przebywają wraz z jeszcze trzema innymi psami w miejscowości Zatyle. Mają zapewnioną opiekę, ale szukają na chwilę przez strony internetowe. Tak jak mówiłam, jedna strona to jest Tomaszów Lubelski Adopcja, a druga strona to jest Wolontariat Pomluk. Jeszcze ostatnie słowo o tenie na koniec. Dziękuję wszystkim, bo to dzięki wam ten bieg się odbył. Tak jak na początku mówiłam, nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Staraliśmy się organizować to jak najlepiej. Na przyszłość wyciągniemy wnioski z jakichś niedociągów. Pierwszy bieg tomaszowski, mikołajkowy w ramach grupy tomaszowskiej biegaczy. Nie spodziewaliśmy się, że tak tyle będzie zainteresowania. To był cel przede wszystkim zbierać karmę dla zwierząt, dla tych, co ludzie pozostawiają bez pańskich, i przeszedł ten bieg nasze wszystkie oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim sponsorom i miastu przede wszystkim za pomoc w organizowaniu. Dom Kultury, nie wszystkich wymienię, ale wszystkim z góry dziękuję.